Pojawienie się trójogoniastego to ark, w którym możemy zobaczyć trochę wszystkiego. Ekipę Orochimaru, ekipę z Konohy, a nawet epizodycznie trochę Akatsuki. W każdym razie jest to filerowa historia, która jest jednak dość dobrze pamiętana przez oglądających. Czy warto ją obejrzeć? No, przekonajmy się sami. Tutaj zaczął się ten ark, choć jedyne co w tym odcinku pokazano z niego to Guren, która zaatakowała Kabuto i w zasadzie nic więcej, dlatego nie oceniam tego odcinka w tym arku, zrobiłem to w arku 25. Całkiem ciekawe jest to, że ten Anbu stopił swoje ciało, żeby nie wyjawić informacji. Także śmiechłem, jako że wszystko wskazywało na to, że Naruto będzie nawalał się z Konohamaru, a ten zrobił podwójny Oryoken no Jutsu. Z niewiadomych to Sakura powiedziała, że taka technika mogłaby zadziałać tylko na Blondasie, no i Jirai, ale to nieprawda, bo dużo osób się na nią nabrało, w tym też nawet bogini Kaguya. Z minusów to masakryczne wachlowanie pomiędzy filerem a mangą oraz to, że ten odcinek był taki wprowadzający, ale jak dla mnie dość nudny. Oceniłem go na 4. Śmiesznie Shino podskoczył do Kiby i stwierdził, że nie powinno się zapominać twarzy swoich towarzyszy, bierze to wszystko tak na serio, że jest aż to zabawne. Tak czysto superbohaterowo fajna jest ta motywacja Naruto i nie rzucanie słów na wiatr, no ale realnie rzecz biorąc to nie wszystkie pomysły czy twierdzenia są dobre, nawet jeśli to nasze własne, a więc czasem trzeba coś jednak zmienić. Badassowa jest ta Guren, super uniknęła pocisku, a później zmiotła 16 typa jednym atakiem, spoko babka. Sprytnie także Jiraiya przyzwał Gamarikiego, który nie lubi się z Naruto, po to by ci się zsynchronizowali, a tak naprawdę grał na zwłokę, żeby odciągnąć Naruto od Orochimaru. Jak chociażby to, że kazał im razem tańczyć, żeby złapali rytm i tak dalej, nawet jest to śmieszne i pasuje, bo Naruto to trochę taki przygłup na tym etapie i bierze to poważnie. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Dość smutne trochę już na tym etapie jest to, jak Yukimaru jest posłuszny. Prawie go nie widzieliśmy, a czuć od niego taką samotność i pustkę. Kabuto też dość psychodeliczny. Bez problemu chce używać dzieci do celu jego i Orochimaru. Jiraiya za to sake sobie pije, chilluje w gorących źródłach, a Naruto się męczy z żabą. Taki to pożyje. Całkiem też okrutne i bezduszne było to, jak Guren przybiegło do kryjówki, a Orochimaru i Sasuke nawet na nią nie popatrzyli, tylko ją minęli. Uchiha ponownie to później zrobił tak totalnie na nią plując, nie pokazując zainteresowania jej osobą, nawet na nią nie zerkając. Ostra pogarda. Oro grał jej też na emocjach, kłamiąc ją, że jeśli wykona misję, to może się zastanowić, czy nie przyjąć jej ciała, a było to jej pragnienie. Tak naprawdę nawet jej nie brał pod uwagę, mając Sasuke. Całkiem też creepy pojawił się Yukimaru i znikł, trochę tak nie wiadomo było, o co chodzi. Z minusów to ten odcinek dalej nijaki, to już trzeci pełny, a nic ciekawego się nie dzieje. Niewiadomych nie było, odcinek oceniłem na 5. Te tańce Naruto i Żabola są tak absurdalne, że aż śmieszne. Bardzo przyjemna jest ta scena Jirai i Naruto, widać, że się lubią, a uderza to jeszcze mocniej, jak wiadomo, co się stanie niebawem z Siwym i to, jak ruszy to Naruto. Szczerze mówiąc, dla samej tej sceny polecałbym obejrzeć ten odcinek, albo samą tę scenę, jest świetna. Shino, także kozaczek, mówi wprost, co myśli, stwierdza, że nie chce pomocy w szukaniu jego robaków, bo będą mu tylko przeszkadzać. Nieźle. Zabawne także było to, że Naruto uczył się z żabami, ale one nie potrafią używać Suitona, więc póki co trening na marne. Minusem jest to, że nadal nic takiego się nie dzieje. Troszkę bardziej poznajemy antagonistów, ale póki co nie było żadnej interakcji z protagonistami. Wolno się to rozkręca wszystko. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek także oceniłem na 5. Badassowe oraz ciekawe było to, jak Guren się wkurzyła na Kabuto i uwięziła go w kryształach. Także twórcy nam puścili oczko, że to filler, bo Tsunade stwierdziła, że Naruto nie może iść na misję, w którą jest zamieszany Orochimaru, a normalnie pewnie pierwszego by tam go wysłała. Nieźle wygląda też Shino, który wisi w kokonie, jednocześnie jest to dziwne, ale też zupełnie normalne w jego przypadku. Ta muzyka, którą gra Yukimaru, jest bardzo klimatyczna, a z niewiadomych to jest to jedna z niewielu, którą się zapamiętuje w ten sposób, że ktoś ją gra i ona mu towarzyszy. Spoko także zaczyna się ta relacja pomiędzy Guren i Yukimaru, niby wymuszona przez misję, ale zaczynają się lubić. Z minusów to nadal tutaj niewiele się dzieje, tak jak większość nowości można by przedstawić w ciągu 2 minut. Odcinek również oceniłem na 5.
Plusów odcinka to początek był śmieszkowy w dobrym stylu. Gamatatsu się upił wody na tyle, żeby ją później wypluwać, a następnie wymyślili z Naruto, że musi on wejść do buzi Gamatatsu w ramach treningu, który od początku jest niedorzeczny. No i faktycznie to zrobił, do tego ciągle im się nie udaje. Sai ciekawie rozkminiał, jak ma zareagować, żeby okłamać Naruto, co w jego przypadku jest uzasadnione. Z minusu to ta powolność jest już irytująca. To już 6 odcinek, jak się szukają i dopiero wszystko wskazuje na to, że znaleźli wrogów. Oczywiście też Tsunade puściły Naruto na misję dosłownie 2 minuty po tym, jak przyszedł ją o to prosić, a najgorsze jest to, że Jiraiya też podjął inną decyzję niż zwykle i to tak naprawdę on ją ku temu skłonił. Słabizna. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. W ogóle to coś z parodią włosów i wyglądem kilka razy tutaj już się pojawiło, ale zapomniałem powiedzieć, że wygląda jak shit. Jego techniki typu podróba elastyny nie są ani widowiskowe, ani ciekawe, do tego oczywiście ten sam pattern co zwykle, czyli antagoniści początkowo dominują protagonistów i dopiero później coś wymyślą. Plus w to ten grubas Gozu jest imponujący, nawala Kakashiego jak peta, później jest jeszcze szybszy i mocniejszy i mimo, że udało mu się przeżyć, to widać po Kakashim, że napsuł mu krwi. Shino także bada totalny, bo raz, że uratował kolegów, to jeszcze gadając w pustkę stwierdził, że szkoda, że uciekli, bo już zakładał pułapkę. Kozak. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. No w końcu coś się dzieje. Arena, którą stworzyła Guren, jest naprawdę potężna i to robi wrażenie. Dzięki temu uzyskała ciekawy efekt na Byakuganie, ponieważ gdy Hinata go używała, to światło odbijało się od kryształu, przez co tak naprawdę widziała siebie i w dość prosty sposób pokonało to Dojutsu Hinaty. Hiba i Akamaru także grali sobie w piłkę klonem Guren, no fajne, nie powiem. Spoko też Hinata skupiła wzrok na Guren i nawalała jej klona, ale był on zbyt pewny siebie, to było oczywiste, że nic nie zrobią jej te ciosy. No i w końcu połączona technika Gamatatsu i Naruto jest ciekawa, ale moim zdaniem to jest całkowicie bez sensu. Najpierw przez kilka odcinków pajacowali i pokazywali nam durny trening, a teraz używa tego sensownie, bez wchodzenia w buzię żaby i to z dużą siłą. Nie czaję tego, to tak nagle się stało. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7,5. Spoko Guren zamieniła w kryształ wodę lecącą w jej stronę, a później zamieniła ten kryształ w smoka. Super też wszyscy się zachowali przy ratowaniu Hinaty, każdy miał jakieś zadanie, które dobrze wykonał, a sama Hyuga także zasługuje na uznanie, bo wpuściła czakrę w swoje punkty witalne, żeby stworzyć barierę ochronną przed rozbiciem kryształu. Sprytne i mądre. Shino także big brain, stwierdził, że skoro nietoperze porozumiewają się na krótki dystans, to wystarczy takowego znaleźć i go śledzić, a zaprowadzi on ich do przeciwników. Z kolei bąk Naruto był śmieszny, wycięty z kontekstu, ale sytuacja była dość poważna. Idą do kryjówki silnego przeciwnika, słabo to użyte, w złym momencie. Także dostaliśmy flashback sprzed kilku odcinków, gdzie Guren rozmawia z Orochimaru. Nie wiem kompletnie po co. Dobrze wyglądało także to, jak Yukimaru przyzwał Isobu z wody, a jednocześnie go szkoda, bo wyglądał jakby bardzo cierpiał, a to niewinne dziecko. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Na tym etapie strasznie dziwny jest ten Tobi, bardzo dziecinny, zupełne przeciwieństwo tego, co do tej pory widzieliśmy w Akatsuki. Ciekawe jest w sumie też to, że Isobu pierwszy raz się pojawił w filerze, a jest kanonicznym Biju. Guren strasznie OP, była w stanie uwięzić ogoniastą bestię w krysztale, a przecież jest ogromny, choć jego moc jest tak duża, że był w stanie rozwalić kryształ od środka. Później super wyglądało to, jak Guren zrobiła lancę z kryształu, a jeszcze potężniejszy Isobu tylko krzykiem rozłupał jej to w drobny mak i szczerze pięknie wyglądało to, jak Guren stworzyła sobie koło z kryształu, w którym biegła po wodzie. Naprawdę świetnie to wygląda. Tak samo jak to, że Guren zaczęło zależeć na Yukimaru, w tle leci smutna muzyka, a ona resztką czakry go uratowała. Mocne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinkowi dałem 9. W sumie ciekawe było to, jak Naruto był w Genjutsu, a gdy Kakashi go ocucił, to się okazało, że prawie walnął Rasenganem Kibie w twarz.
No cóż, mogłoby to się skończyć tragicznie. Także trzeba pochwalić Tsunadę za całkiem spoko plan, by wysłać kolejną ekipę, która miałaby zapieczętować Isobu, no bo po prostu jest on bardzo niebezpieczny, ale też to jest boost dla Akatsuki. Takiego naciąganego minusa to to, że Naruto stwierdził, że widział ogromnego żółwia, na którego wołali Sanbi, co oznacza trójogoniasty, a chłop stwierdził, że nie wie ile ogonów ma. Do tego nikt nie zareagował na tą głupotę. Chyba, że to kwestia tłumaczenia, nie wiem. Z niewiadomych natomiast to Piąta stwierdziła, że słyszała, że Sanbi zaginął po ostatniej wojnie. No i cóż, jasne, że zaginął, bo Kakashi pozbył się Jinchuriki, choć nie chciał. Odcinek oceniłem na 7. Podoba mi się to, że Kakashi w żaden sposób nie zaniża poziomu swoich podopiecznych, przychodzi do nich o coś zapytać, a nie twierdzi, że wszystko wie najlepiej, sięga po opinię innych, no to się chwali. Nieźle także Naruto podszedł Guren i szczerze nie spodziewałem się tego po nim, bo to bardzo w stylu Kakashiego, a nie jego ucznia. Pięknie po wszystkim Yamato pocisnął Naruto, że zachował się bardzo nieodpowiedzialnie i jak ma zamiar spojrzeć Tsunade w oczy, która mu zaufała i puściła go na tę misję. Dosadne, mocne, podoba mi się. Tak jak to, że Sai spuścił z powietrza bombę, którą była Sakura wkurzona na Blondasa i ten jeden raz nie dam za to minusa, bo należało mu się za tą głupotę. Z drugiej mańki Super Kabuto ciągle bejtuje Guren, ma totalnie wywalone, jest pewny siebie, no kozak. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Spoko to była ta potyczka słowna pomiędzy Kabuto a Rinjin, który też od początku cały czas jest tajemniczy i wydaje się dość mocny, chociaż nic do tej pory nie pokazał poza szpiegowskimi zdolnościami. Z minusów natomiast to trochę flashbacków to było, oczywiście z tego arku, a z niewiadomych to Shizune powiedziała, cytuję, kto niby umiałby kontrolować Biju. No cóż, użytkownicy Mokutona, Sharingan, Jinchuriki, no i w tym arku także Yukimaru, trochę jest tego paradoksalnie. Odcinek oceniłem na 5. Fajnie się w sumie Shino znowu tak obraża za to, że Naruto wie o nim bardzo mało, choć to oczywiście gag, który jest śmieszny w połowie, bo niby jest zabawny, ale gość serio jest olany, może nie w tym arku, ale to filler. Z innych minusów to ten gość wygląda naprawdę creepy, ale tak dziwnie niefajnie. Spoko za to wygląda to, jak dziewczyny wspólnie łączą siły, by zapieczętować Isobu. No ale później znowu średniawa, bo już zaczyna irytować to ciągłe powtarzanie, że dom jest tam, gdzie ktoś o tobie myśli. I niby to spoko cytat, ale dosłownie kilkukrotnie w jednym odcinku potrafi być wałkowany, ale na szczęście Gozu dość fajnie przerwał tą masakrę flashbackową. Później Naruto też zrobił klona, by kopnąć prawdziwe ciało, aby uniknąć kryształu. Nice. Z kolei Lee Gid zaczął nawalać tego antagonistę, ponieważ użył słuchu zamiast polegać na wzroku, a później ten zmasakrowała pozostałych dwóch, przez co Kiba w sumie zdziwił się, że byli oni tak słabi, a przecież oni się z nimi męczyli. Super wyglądało to, jak Gozu rozerwał tygrysa Saya, a później to, jak Shino zakończył przygotowania i teraz wyglądało, jakby stworzył narzędzia w postaci robaków przeciwko Kekkei Genkai Guren. Odcinek oceniłem na 6. Świetnie Guren uwięziła wszystkie robaki Shino w kryształach, a jeszcze lepsze to jak ją zaskoczył, gdy robaki po chwili zaczęły rozwalać kryształ. Kakashi też się nie pierdzieli w tańcu, Gozu mówi, że ich nie przepuści, a tu jeb Hatake zwiększył zasięg Chidori, co rozwaliło antagonistę na części. Świetnie też pokazano nam, jak Guren uświadomiła sobie, że zabiła matkę Yukimaru i miała krew na rękach. Minusów nie widziałem, a z niewiadomych, pomimo że to filler, to Tobi powiedział, tego nigdy nie widziałem, mając na myśli filerową postać, to znaczyło, że Konoshon zna. Skąd to jest tajemnica na tym etapie, ale on też jest z Konohy. Odcinek oceniłem na 7. Na wstępie niestety dostaliśmy flashbacki z poprzedniego odcinka, jednakże reszta to plusy. Isobu był tak mocny, że dziewczynom nie udało się utrzymać bariery. Oczywiście antagoniści także przeszkadzali, ale to głównie zasługa Biju. Spoko później się też trójogoniasty wynurzał, żeby dobić Guren, a także dobre było to, że Orochimaru niejako to wszystko zaplanował, by Yukimaru pokochał Guren i chciał ją uratować własnymi siłami, bo wtedy będzie miał największą motywację i użyje jej lepiej. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7,5.
No to odcinek zaczął się niestety sporą ilością flashbacków, za to ten Rinji jest intrygujący, pojawił się znikąd i stoi sobie na wyzwoleniu totalnym. Z niewiadomych to dlatego, bo to nie on, tylko Kabuto. A krew na ubraniu Guren to też fajny easter egg. Yukimaru bał się czerwonych kameli, a tutaj biała kamelia Guren zamieniła się w czerwoną właśnie przez krew. No i jeszcze szybkie dwa minusy, czyli przed chwilą Guren nie mogła się ruszać, a tu nagle uciekła od ataku Isobu, chroniąc Yukimaru i później walczyła, jakby wcale ranna nie była. Oraz to, że Naruto tak nagle z dupy stał się jej sojusznikiem. Chwalił ją z jakiegoś powodu, bardzo to dziwne, nie poparty niczym na tym etapie. Odcinek oceniłem na 4. W sumie śmieszne było to, jak Naruto sam siebie zapytał, ciekawe co w ogóle je ten Sambi, skoro ma taki twardy brzuch. Po czym stwierdził, no tak, mnie. Fajnie też Blonda schwycił tego kunaja, będąc ostrożnym i podchodząc do Guren. Później Kabuto podpuszczał tych trzech nubków, że zaraz umrą, ciągle nimi manipulował, gość jest dość chory. A to wszystko po to, żeby dać im przeklętą pieczęć, co wyglądało dość przerażająco, jakby właśnie przez to mieli dokonać żywota. Z minusów to ten odcinek był nudny, dużo flashbacków, które już męczą, czy jakieś śmieszkowe rzeczy, pomimo że Naruto siedzi w brzuchu Biju. No, słaby temat. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. W sumie ciekawe jest to, że Naruto ma taki luz w podejściu do wszystkich, do płci przeciwnej też. Choć Guren to krępowało, to ten wziął ją na ręce. Zabawne też było to, że Guren się śmiała, że Naruto jest najgłupszą osobą, jaką zna, po czym stwierdziła, że chyba zerwała sobie bok, ale tak naprawdę, bo boli ją ta rana. Spoko też Yukimaru wykminił, żeby zrobić dziurę w membranie Isobu i później wrzucić w nią kamelię, co tak naprawdę było znakiem dla Guren i Naruto, gdzie mają iść. Z minusów to tę animację w tym arku widziałem już chyba ze 4 razy. Niewiadomych za to nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Ta przebitka ze zwłokami tej trójki była creepy, ale tak pozytywnie. Ta ochronna ściana Tenten była spoko, wyglądała na solidną, także Kakashi pięknie doświadczeniem i jednym ciosem efektywnie zaatakował przeciwnika, choć ten boost tych płotek mi się nie podobał, był dość przesadzony, no bo oni ciągle używali tych samych ataków, ale są mocniejsze, z tym, że tego w ogóle nie czuć. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Fajnie Shino zaplanował walkę z tym dziwnym czymś i wytłumaczył mu, jak go rozwalił. To też jest w sumie gag, to tłumaczenie wszystkiego z jego strony, ale mi się on podoba, bo pokazuje, z jakim wyprzedzeniem Aburame planuje ataki i się przygotowuje do walki. Git też Yukimaru wybaczył Guren za to, że zabiła jego matkę, choć ciągle mnie intryguje ta relacja, bo na tym etapie to chyba taka miłość przyjacielska, chyba taka matka-syn, tak bym to nazwał, ale ciekawe, jakby to wyglądało w przyszłości. Z minusów to odcinek przeciągnięty, dość nudnawy. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Odcinek dość słaby. Ci połączeni goście wyglądają jak totalne gówno. Do tego widać filerowość, bo Naruto dobrze sobie radzi z Kabuto, a chłop jest na zupełnie innym poziomie. Co prawda jednak dość nietypowe było to, jak Guren samą siebie z Rinjin zamieniła w kryształ, aby uratować Yukimaru, a to już po tym, jak przeszło na dobrą stronę. Nie zdarza się to często. A nawet to, że Isobu skoczył na tych trzech gości, to ich rozczłonkował, bo widać, jak w wodzie ich ciało się podzieliło, to było spoko, ale żartem jest to, że jakimś cudem cała ta trójka przeżyła przeklętą pieczęć, która miała taką małą szansę na przeżycie. Słabiznę. I nawet nie głupie było połączenie oleju i ognia przez żabę, aby ugrillować Isobu, ale poszło to tak łatwo, że aż nie chce się na to patrzeć, jak fabuła psuje całą logikę. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi dałem 3. W sumie wątek, w którym Gozu zakochał się w Guren, bo tak kiedyś mu uratowała życie, jest dość ciekawy. Niby dało się to poczuć, że jest jej strasznie oddany, ale nie wiedzieliśmy czemu i to jest dość takie nietypowe z perspektywy antagonistów, mam wrażenie. Pozytywne i zabawne było to, jak część Konoshan chciała poszukać Yukimaru, a druga część, w tym też Naruto, wiedziała, że Guren żyje i tak na wołaniu totalnym powiedzieli, że nie jest on już im potrzebny, że sobie poradzi i tak dalej. No zwykle by biegli za biednym dzieckiem. I muszę przyznać, że pomimo, że arc zakończył się happy endem, to był całkiem git. Subtelny, no ale kibicowałem Guren, fajnie się stało, więc podobało mi się to. Minus to to, że trochę tutaj poszatkowali mangę i filler i nie było wiadomo do końca, gdzie jest kanon, a gdzie nie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6.
W zaokrągleniu ten arc otrzymał ode mnie 5,5 i ta historia jest bardzo problematyczna. Z jednej strony więź pomiędzy Guren i Yukimaru fajnie się rozwijała na naszych oczach, sama babka od kryształów też miała imponujące Kekkei Genkai, nawet Rinji, choć nic nie pokazał, to wydawał się mocny, takie stwarzał pozory, za to po stronie Konosha na najbardziej wyróżniał się Shino, który non-stop się adaptował do nowych warunków, przygotowywał się, miał taktykę itd. Tak niestety ten arc także był w cholerę przeciągnięty i składał się z wielu powtarzalnych rzeczy. Wielokrotnie dostawaliśmy te same flashbacki, takie same animacje, identyczne techniki, tylko na przestrzeni innych odcinków. Sam trening Naruto z żabami był z jednej strony zabawny, ale gdyby tylko na tym miał polegać, to już git, tymczasem zrobiło się z tego coś naprawdę sensownego i mocnego w zasadzie znikąd. No i do pożygu wałkowano ten temat, że tam gdzie ktoś na ciebie czeka, tam jest twój dom. I okej, rozumiem, że to naprawdę fajny cytat, tak było go naprawdę, naprawdę za dużo, że aż w pewnym momencie zaczął mi przeszkadzać i irytować. Yukimaru, który mi się podobał jako postać, był niby silny, ale też bezbronny, spokojny, po prostu dobry, niejako oparł całe swoje życie na tym cytacie. Po tym jak to zrobił, nie dało się już nie zauważyć tego, że będziemy słuchać o tym do końca arku. Kryształku, perełko ty moja, żółwiku kochany, no weź zostaw suba, ja ci w zamian oferuję jakieś tam odcinki w przyszłości. To co? Mamy ten deal?